kogo interesuje podawanie wysokości pensji brutto emerytowanych kominiarzy zza Siedmiogóry Ogrodu, czyli nikogo. Jeżeli ktoś zarabia 3000 zł do ręki, czyli netto, to kwota brutto to jest 3917 zł i 28 groszy. Większość osób, które zarabiają tą trójkę do ręki, jest święcie przekonanych, że wszystkie opłaty, czyli składki i podatki od ich wypłaty to jest 917 zł i 28 groszy. A to nieprawda, ponieważ jest jeszcze druga część, którą płaci pracodawca, ale jej się nie podaje. No bo po co? I ta druga część od 3917 zł i 28 groszy brutto, czyli twojej trójki na rękę, to jest 4719 zł i 54 grosze. Czyli składek i podatków od trójki na rękę jest 1719 i 54 grosze. I to się nazywa clean podatkowy, ponieważ żeby zarobić 3000 net, to tak naprawdę musisz zarobić 4700, bo tyle twój pracodawca musi zapłacić za twoją pracę. Natomiast tobie daje tą trójkę już, a 1700 leci na podatki i składki. Dlaczego brutto podaje się to 3900, a nie 4700? Ano po to, żeby się ludzie nie denerwowali, bo jakby ktoś zobaczył na swoim kwicie wypłaty 4700 i 3000, to by się zastanawiał, co tu się wyprawia. Tak, to wydaje mu się, że jest mu potrącane tylko 900. I ostatnio mówiłem o tym, że wiele osób się broni rękami i nogami przed tym, aby się nie dorzucać do tej czarnej dziury, która i tak już w niedalekiej przyszłości dupnie, i to z wielkim hukiem, i ludzie to wiedzą, dlatego nie chcą już się do tego dorzucać. Żeby była jasność, o czym mówiłem już wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz, żeby się ktoś nie kłócił w komentarzach, składka zdrowotna, czyli to, że możesz sobie chodzić do lekarza, to jest zupełnie coś innego niż składka społeczna, ta na emerytury i renty. A podatek dochodowy to jest jeszcze zupełnie inna para kaloszy. System jest skonstruowany w ten sposób, że nie za bardzo się da z niego wyjść. Te emerytury po prostu będą spadać aż do takiego poziomu, gdzie już nie będzie to nikomu robić różnicy, czy ten ZUS dalej będzie, czy nie będzie. Ale w chwili obecnej te składki są dość wysokie. To jeszcze ciekawostka. ZUS jest taką instytucją, że płatnicy składek są wkurzeni, że składki są wysokie. Emeryci są wkurzeni, że emerytury są za niskie, a pracownicy ZUS-u co chwilę strajkują, że mają za niskie wypłaty. Skoro nikomu nie pasuje, zlikwidować. I do brzegu. Po co o tym mówię? Większość osób niestety nie ma możliwości niepłacenia ZUS-u ani jego zoptymalizowania, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby kasjerka w sklepie przeszła na kontrakt B2B i teraz już nawet ci, którzy mają firmę, to nie mogą w ogóle płacić ZUS-u. Jakiś tam trzeba płacić. Natomiast część osób, które pracuje na etatach, mogą się zastanowić nad tym, czy właśnie nie przejść na kontrakt B2B. O ile się ma w miarę normalnego pracodawcę, z którym się można dogadać, bo dla niego kontrakt to jest ten sam koszt, co twoja wypłata netto z ZUS-em, to można przejść na kontrakt, ty jesteś wtedy na małym ZUS-ie i płacisz tych składek dużo mniej. Ale z tyłu głowy musisz mieć zakodowane, że twoja przyszłość będzie zależeć tylko i wyłącznie od ciebie. Jeżeli czujesz się na tyle rozsądny, to śmiało polecam zoptymalizować swoją składkę i oszczędzać samodzielnie. Dobrego dnia.